Poświąteczny czas każe nam wrócić do intensywnej działalności umysłowej, intelektualnej, prężenia szarych komórek i nabijania swojej szarej masy mózgowej cennymi informacjami, a do tego oczywiście niezbędny jest tygodnik do rzeczy. W każdym razie najlepiej się nadaje, by Państwu w tej pracy pomóc. W tym pierwszym poświątecznym numerze na okładce widzicie Państwo Donalda Trumpa i nie robimy tego, co robią wszyscy inni. To znaczy nie zastanawiamy się nad tym, czy Donald Trump, gdyby był w Polsce, byłby pisowcem, czy raczej jest platformersem. Jest niewątpliwie fenomenem amerykańskim i w ogóle to, co mu się zdarzyło, na wielu poziomach zdarzyć się mogło tylko w Ameryce. Ale więcej Państwu nie powiem, bo po prostu lepiej jest przeczytać o tym polowaniu na Trumpa i zastanowić się, ku czemu dąży Ameryka, ku czemu dąży nasza cywilizacja. Może najmniej istotne jest to, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo ktoś tam nim będzie i kto będzie ten... Pytanie, czy wiele jest w stanie zmienić z amerykańskiego kursu. Ale to w każdym razie blok tekstów okładkowych. Piotr Włoczyk, Jakub Woziński, bardzo serdecznie zachęcam, a w dziale politycznym zajmujemy się tym, co w kraju. Polecam serdecznie rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. Konfederacja w kolejnym sondażu, zleconym zresztą przez Do Rzeczy tuż po świętach, znowu na podium, na miejscu trzecim, 11-13%, to może nie jest wielki wynik, ale to jest wynik wystarczający, by stawiać warunki. I o tych warunkach właśnie mówi Sławomir Mentzen, pod jakimi warunkami Konfederacja, jeśli będzie miała, tak jak w sondażach, pakiet kontrolny w Sejmie, skłonna będzie poprzeć to lub tamto polityczne plemię. O wizycie prezydenta Zełenskiego Łukasz Warzecha, tytuł Przyjaźń na siłę, trochę już mówi o tym, co autor na ten temat uważa, ale dobrze też jeszcze, żeby utrzymać się w klimacie świątecznym, dużo tekstów lżejszych, na przykład tekst Zuzanny Dąbrowskiej o celebrytach, którzy poprawiają sobie urodę w Turcji. Niekoniecznie to jest dobry pomysł, no ale kto bogatemu zabroni oszczędzać, czy raczej kto celebrycie zabroni udawać bogatszego niż jest. Bardzo ciekawa rozmowa na tematy konfliktu szańców kultury, jak to nazwał nasz rozmówca. Tę rozmowę z profesorem Bogdanem Cywińskim, Szańce kultur wciąż płoną, polecam tym, którzy chcą szersze tło zobaczyć zmagań toczących się za naszą wschodnią granicą, a dużo też tutaj przypomni tekst Dariusza Wieromiejczyka, który przypomina o tym, jak wybuchała pierwsza wojna światowa, której się nikt nie spodziewał, wszyscy uważali, że jest w ogóle niemożliwa. No i w ogóle cały tekst, cały numer pełen jest tekstów wartych polecenia, musiałem cały spis treści od góry do dołu przeczytać, a po co mam to robić? Państwo to zróbcie, kupując Do Rzeczy, czy to w kiosku, w papierze, czy w prenumeracie, czy zamawiając prenumeratę redakcyjną, do czego nieustająco namawiam.